Pole dance może być traktowany jako rozrywka, rekreacja, poznanie własnego ciała, ale to też może być sposób na życie i ciekawy pomysł na biznes. Moim gościem jest Natalia Wojciechowska, dyrektor artystyczny Pole Dance Project i dyrektor artystyczny Klubu Nowy Orlean. Witam. Jesteś z wykształcenia baletnicą. To dlaczego tak, ukończyłam szkołę baletową. No właśnie, dlaczego porzuciłaś taniec przy drążku na rzecz taniec tańca na róże? Tak, nie porzuciłam. Jedno z drugim, to nie jest takie, że ja muszę z czegoś zrezygnować, żeby robić to drugie. To jest kolejna forma ekspresji własnych emocji, ciała, którą od 2,5 roku poznaję, rozwijam. Najpierw było przejście do tańca na róże, że tak określimy to, ale też pomysł na biznes, bo ty nie tylko jesteś baletnicą, nie tylko jesteś osobą, która uprawia tańczy pole dance, ale też właściwie jesteś panią dyrektor. No, tak się złożyło. Ale kończyłaś jakieś szkoły w tym kierunku? Powiem tak, moje życie ma wiele różnych już biegunów, kierunków. To jest kolejny, uprawiany przeze mnie najbardziej konsekwentnie w tej chwili, tak? I myślę, że na dłuższą chwilę będzie. Nie kończyłam żadnej szkoły z zarządzania, marketingu i tak dalej. Moim zdaniem albo to się ma, albo się tego nie ma. Są różne szkolenia, które pomagają zdobyć gdzieś tam wiedzę teoretyczną, ale w praktyce to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Czyli jeżeli chodzi o biznes, najwięcej nauczyłaś się w praktyce? Zdecydowanie i myślę, że to jest jedyna forma, jedyny sposób. Gdybym na przykład chciała tworzyć szkołę pole dance, czy otwarcie takiego biznesu to po pierwsze byłaby kosztowna sprawa i czy nie mając doświadczenia, nie mając jakichś umiejętności specjalnych, mogłabym to zrobić? To znaczy i tak i nie. Tak, bo ja uważam, że skoro ktoś inny mógł, to każdy inny też może. Tylko kwestia właśnie tej, i tak wiele rzeczy wychodzi w praniu. Trzeba mieć oczywiście pomysł na to i być przekonanym do swojego pomysłu. To chyba najbardziej, to jest najistotniejsze. A potem realizacja, no trzeba założyć sobie pewien biznesplan. Etapy działania, sposoby realizacji, kosztorys. To wszystko zajmuje czas, zdobycie funduszy na to małymi kroczkami, o tak. A myślisz, że otwarcie takiej szkoły pole dance to mniej więcej, ile bym potrzebowała środków finansowych, żeby, czy muszę mieć lokalizację, czy wystarczy mi po prostu ta rura i od razu mogę, nie wiem, do swojego nawet mieszkania pierwsze swoje klientki sprowadzać? No powiem tak, a jak to się tutaj odbywa? Jesteśmy właśnie w Klubie Nowy Orlean, gdzie funkcjonują szkolenia i treningi Pole Dance Project. Nie jest to szkoła z jakimiś lustrami ani nic takiego, a może to właśnie jest atrakcyjniejsze przez to dla tych kobiet, które tutaj przychodzą, bo jest to zupełna odmiana. No ale jest to po prostu miejsce, w którym jest odpowiedni przyrząd, tak? I to wszystko. To nie o to chodzi gdzie, to o to chodzi jak. Zależy od osoby, która to robi, która prowadzi te zajęcia. Jeżeli osoba prowadząca zajęcia jest osobą kompetentną i nie potrafi tych zajęć poprowadzić, to się nie utrzyma. Jakiś czas temu jakaś taka nastąpiła moda na pole dance. Dużo się w ogóle mówiło i w mediach, ja przynajmniej tak słyszałam o tańcu na róże. Czy to jest tak, że właściwie wy nie potrzebujecie żadnego PR-u, że to się samo broni, ludzie interesują się tym nowym sposobem tańca, czy inwestujesz w PR? Ten taki samonakręcający się w tej chwili trend bardzo mocno pomaga, ale nie mojej organizacji. Dlatego, że ja nie stawiam na grupowe, masowe zajęcia, gdzie po prostu panie, młode kobiety przychodzą sobie w ramach hobby, zrobić coś nowego i tak dalej. Ja stawiam na bardziej profesjonalne szkolenia i treningi. Do mnie przychodzą bardzo specyficzne osoby, które naprawdę chcą zmienić coś w swoim życiu, w swoim ciele, nabrać świadomości. Ja trochę inwestuję, ale głównie odbywa się to na zasadzie social media, czyli no teraz bardzo szeroko pojętego i popularnego marketingu internetowego.